Na pierwszym screenie po prawej stronie widzimy wymianę wiadomości z graczem Chernobyl pomiędzy TGM-em Ainsworthem. No i mamy tutaj takie wiadomości, jak Chernobyl pisze, że zrobił tutaj 4 godziny i był pierwszy. A TGM pisze, że widział tutaj 10 innych graczy. I czy, przy... czy te wszystkie postacie są jego? A ja się zapytam, co GMa interesuje? Czy kogoś tu widział? W ogóle, co GM robi? Czemu GM przeszkadza graczowi w expieniu czy w dropieniu? Nie rozumiem tego. Dlaczego gracz musi się przed gm tłumaczyć, że był tutaj pierwszy? To jest tragedia. No, Ten gościu powinien wylecieć z hukiem, moim zdaniem, i trzeba to nagłośnić. Na drugim screenie już mamy tego samego, rozmowę z tym samym graczem, w sensie z TGM-em, tyle że na swojej już prywatnej postaci. I tutaj jest napisane, że dostał 5 reportów na gracza Chernobyl że biega sobie i zabiera innym luta. Okej, okay, ale co z tym jest nie tak? Bo nie rozumiem, jak ktoś nie zbiera luta, poza tym ludzie są przypisany do postaci przez jakiś czas. Jedynie gold można zbierać, ale co to GMA interesuje, czy ktoś sobie biega za kimś i zbiera mu lut, no? Kaman, o co chodzi? W żadnej innej grze nie widziałem czegoś podobnie bezsensownego, w żadnej grze nie widziałem, żebyś nie mógł sobie biegać za typem i zbierać lód, bo on nie wiem, on nie zbiera czy coś. Nawet jeśli to niech przypis Show Gold do postaci, a nie, nie wiem, nie, roz, nie rozumiem co GMA to interesuje i napisał tutaj, że i że to sprawdzał, no także nie wiem, nie rozumiem sytuacji jak dla mnie to jest tragedia, bo GMA nie powinno coś takiego interesować. Jak chcę, to przecież mogę sobie biegać za typem i zbierać mu golda, nie wiem. Jakby były kanały, to gracz mógłby sobie zmienić kanał, no ale nawet takiego czegoś nie potrafił wprowadzić jak zmiany kanałów. Okej, okay, na kolejnym screenie mamy rozmowę jakiegoś gracza Guzik z graczem Boko. I tak, Boko pisze, że z tego co dostał informacji, przyszedł swoją normalną postacią sprawdzić co się tam dzieje dokładnie. Tyle, że on był na TGM-ie. A co do, żeby mieć spota, my nie potrzebujemy spotów. Także raczej wydaje mi się, że były to wyzwanie przez tikety albo przez osoby, które wcześniej zreportowały już taką sytuację. Nadal nie rozumiem, co GM ma do tego, że ktoś sobie zbiera lód. A Guzik się pyta, to co, co admin sobie na zwykłej postaci wbija level komendą, kod odpisuje, jeżeli potrzebuje, tak. Ja się zapytam... Po co Game Masterowi prywatna postać, skoro może sobie wbijać komendą? Pewnie też jeszcze dawać itemy i wiele różnych rzeczy. Nie rozumiem w, tym, nie rozumiem w takim razie prywatnej postaci. No niech już sobie będzie na tym TGMie. Na tym. bo to jest e test, test Game Master chyba, no to niech już sobie będzie na tym test Game Masterze, skoro i tak na swojej postaci może sobie wpijać level, dawać itemy i tak dalej. Nie ma to kompletnie sensu moim zdaniem. Więc tragedia, no. Tragedia, po prostu. Ostatniego screena mamy rozmowę z graczem Czernobyl i z osobą, pod podnikiem Snyder. Z tego co z, zresearchowałem na Discordzie Inferny, jest to gościu ma rangę jako in-game staff, czyli też prawdopodobnie z jakimś GM czy coś takiego. No i napisał tutaj, że e, słyszał o sytuacji pomiędzy Czernobylem a TGMem Ainsworthem, która miała miejsce w tym dniu. Napisał, że wie, że niektórych decyzji nie da się zmienić. Bla bla bla. I napisał coś w stylu, że to sytuacja, którą miał Czernobyl z, z tym TGM jest nie do zaakceptowania i nigdy więcej nie będzie miała miejsca. Tylko pytanie, czy zrobią coś z tym TGM? To jest tylko ta wiadomość, to jest potwierdzenie tego, że to się stało. Na pewno, że nic tutaj nie jest zmyślone, taka sytuacja miała miejsce i tak dalej. Ok, przechodzimy teraz y, do tematu moderatorów Discorda Inferny. Polskich moderatorów Discorda Inferny. Tutaj mamy na screenie moją korespondencję z moderatorem Destro. I tak, ja napisałem kiedy oni mają zamiar. Bo tam na początku było coś takiego, że na publiku pisałem o bagu na kopiowanie itemów. Destro pisał, napisał, żeby nie pisać o tym i ewentualnie na PW, do niego no to napisałem do niego na PW kiedy oni mają zamiar to naprawić ludzie mają miliony golda już i itemy plus 10 bez resetu ta gra padnie szybciej niż powstała dostałem odpowiedź od moderatora Destro dzisiaj proszę nie mówić już nikomu będzie reset będą dla was nagrody za wykrycie bugu prawdopodobnie Ok, więc ja napisałem że nawet filmik wysłałem do devsów że to i nadal to nie jest naprawione żeby tam wiedzieli na 100% jak ten bug działa. Destro napisał kolejnym razem będzie cofka. Ja napisałem, że no co te 7 godzin wybijałem na streamie 30 poziom, bo to były czasy kiedy w M2 chyba, tak? W M2 było pełno ludzi i naprawdę ciężko się wbijało ten 30 poziom. No to były jeszcze czasy kiedy streamowałem dzień w dzień eee, Inferna, no. Więc Destro po raz kolejny napisał, że będzie cofka tych postaci, co wykorzystały lipo. W ja o to, nie mi się już o to, że Powinno być, będzie cofkę dla tych postaci, które wykorzystały Bóg, ale no tam składnia językowa, wiadomo, moderator w chipsach w plakietkę e znalazł, więc nie czepiajmy się o takie rzeczy. Dobra, mamy dalsze części wiadomości. Będzie cofkę tych postaci, co wykorzystali Bóg, to już wcześniej mówiliśmy, lub ban postaci, co wolisz. Trochę średnio, że się miało to pytać, bo co mi to interesuje, nie? <grych> nie napisałem, że mi to tam obojętnie, bo ja użyłem dwa razy, żeby wiadomo nagrać to i wysłać z deweloperem. A Destro się pyta, a dla innych, jak myślisz, co lepsze by było? Myślę, że cofka mniej zniechęci do gry niż ban. No bo tak naprawdę, jakby komuś cofnęło o jeden dzień postać, to bym nie go zniechęciło do gry niż zbanowanie całego konta. Destro napisał oki dzięki, i to było 22 grudnia. No i ostatni screen z tej sytuacji. Napisałem, oczywiście moich wiadomości tu nie ma, bo ja nie mogę pisać, wiadomo, wszystko było pousowane i tak dalej. A mamy wiadomość od Decker, Destro. Była usunięta moja wiadomość, gdzie wkleiłem to, że nie pamiętam czy screena, czy wiadomość po prostu, że pisał mi, że będzie cofka. No, po tym oczywiście napisał nie z niej to była luźna. Rozmowa. Luźna rozmowa, gdzie moderator Discorda gry, gdzie on tak naprawdę ma najbliższy kontakt z devsami i tak dalej, na pewno ma lepszy niż my, normalni użytkownicy. Pisze mi trzy razy, że będzie cofka, i się mnie nawet pyta, czy lepiej zbanczyć cofkę dla tych postaci. No, dla mnie, jak ktoś mi napisze trzy razy, że tak będzie, cofka, będzie, cofka, będzie, to moim zdaniem jest to równoznaczne z tym, że no tak, by mi obiecuje to, że będzie ta cofka. A później, oczywiście, nic nie obiecywałem, to była luźna rozmowa. Także, no widzicie, że kolega Destro, moderator na polskim Discordzie, to zwykły bajkopisarz, który do, wygrał plakietkę moderatora w chipsach. Oczywiście był jeszcze chyba Anoxy, jako moderator, który już nie jest moderatorem. No w sumie to był taki typ, że dziwię się, że w ogóle dostał funkcję moderatora. Naprawdę, bo ten gościu to był śmiech na sali. Oraz był jeszcze tą, to... nie. Kurde, nie pamiętam, nie chcę przekręcić, ale był jeszcze jeden, który, którego też nie ma już, tak więc, no, widzicie, że ci ludzie po prostu biorą blekon na tego moderatora, żeby tylko był, a tylko jakieś oszołomie się zgłaszają. No, także to było na tyle, macie tutaj wszystko odpisane, jak to było. Chciałem nagłośnić sytuację i essa.